Dzień dobry. Dzisiaj kolejny dzień Lost Streaka. Jadę, robię tego losta, robię, ale za niedługo skończymy. Jeszcze dwa rany mi zostały, jak się nie wywalę. I tego losta już skończę na dobre na razie. Dzisiaj unlock, którego boję się najbardziej, ponieważ ten boss jest bardzo niesprawiedliwy i bardzo niewybaczalny. Mianowicie Delirium. Ja się tego boję trochę, bo na pewno będzie z nim problem. Na pewno trzeba dostać dobrego rana i na pewno trzeba iść na hasza, więc trzeba się trochę sprężyć i tak niecelowo breakować grę i siedzieć na innym piętrze 5 godzin, tylko jakoś tak sprawnie grać. Wyczyszczę sobie resztę pokoi najpierw, spróbuję zrolować ten treasure room, chociaż kusi wziąć te bad bombsy po prostu, bo bomby są spoko nawet. Roll. PhD, dobrze, weźmiemy. Infested, to sobie użyję na bossie. Może być jakiś taki boss, że na przykład Dingle i ten Infested spowoduje, że wszystkie kupy w pokoju zmienią się w muchy i tak dalej. I chciałbym o dziwo w tej grze dostać Buggy of Pills. Myślę, że tutaj pigułki dzięki PhD mogłyby wygrać to wszystko i miałbym na pewno łatwiejszą grę. I w bibliotece How to Jump i Biblia. No miałem nadzieję, że trafi coś lepszego, nie będę ukrywał, ale no trudno. Jest mini boss. Dropnij item, żebym miał co rolować. Co ty na to? Dropniesz serduszko? Co? Nie? No dobra. Jak chyba zroluję te książki? Dostanę sobie Book of Secrets, dostanę sobie Book of Shadows, żebym mógł sobie łatwo bossa wyczyścić. I mogę zobaczyć za Secret Roomem? Jest tutaj, dobrze. Jest bateria. O, to chwila. To wezmę, użyję Book of Shadows na bossie i potem tą baterię użyję, żeby zrolować item po bossie, jeżeli będzie słaby. No jeżeli nie, no to nie wiem, niech ta bateria se leży, bo co innego mogę z nią zrobić. Chociaż użyję Infested tutaj. O, no akurat się nie trafił w Dingle, więc dobrze, że tego użyłem. Z dwa pająki dostałem, zawsze jakiś damage zadadzą. I dobrze, że mam tego Bookworma. Dobrze, że Bookworm Speedrun się zrobił trochę. Na pewno pomoże mi to wygrać grę, bo Doubleshot co jakiś czas jest mocniejszy niż się może wydawać. Dobra, wiecie co? Książka, bo i takiej pewnie nie użyję. Zamiast tego po prostu sobie podejdę do niego i go rozstrzelam. Dobra. I dostałem Caffeine Pilla, w sumie wezmę. To mi da pigułkę, którą jest Shot Speed Up. Czemu nie? Dobra, wracam się po moją kostkę. Chociaż Book of Shadows brzmi naprawdę kusząco. Dobra, dzisiaj dzień bez kostki chyba. Myślę, że Book of Shadows jest mega tutaj ważne, bo Delirium. I wiecie co? Wysadzam tą maszynę, wysadzam tutaj to wszystko i biorę ciebie. Myślę, że Curse Roomy tutaj też mogą mi grę wygrać, szczególnie jak dostaję na pierwszym piętrze lepsze Curse Roomy. No raczej będzie dobrze. Do alternatywnego piętra niestety nie zejdę, nie pomyślałem o tym, ale kluczy i tak za dużo nie dostawałem, więc nie ma z tym problemu. I co mamy tutaj? Eyedropsy, biorę po prostu. Jesteś ty, znowu, tylko tym razem champion. No dobrze. Teraz tylko dostać item, który wymaga charge'owania. W sensie, że jakiś chocolate milk, jakiś... No czaicie, o co chodzi. Bo eyedropsy są dziwne, jakby widzicie, że tak dziwnie strzelam, ale jednak strzelam częściej. Tylko to tak, nie wiem, to jest niewygodne, a charge time nie będzie mi tak losowo wzrastał i malał. Więc Ragman już nie żyje, dziękuję. O, Golden Key, dobra. Mega oddało. Idziemy sobie tutaj. Dwa itemy, z czego oba są super. Bierzemy oba. Nie mamy klątw przez całą grę i mamy deale przez całą grę. I teraz pytanie, Devil Deale czy Angel Deale? Które by oddało bardziej? Dawno nie było Angel Dealów, pójdę w Angel Deale. Czuję, że są takie pewniaczki. Chociaż nie mam dużo unlocków Angel Dealowych też, a Devil Deale to po prostu zawsze oddają, bo tak. Pójdziemy Angel Deale. Jak będziemy iść na bestie, to Devil Deale wrócą. I tutaj mamy co? Serca i monetę. Średnio. Dobra, idziemy sobie dalej. Trochę nie dostaję bomb, co mi się nie podoba, ale w sumie ważniejsze jest to, że dostaję klucze, których potrzebuję i to jest słabe, ale wiem, gdzie mogę tego użyć i sobie z tego skorzystam. Daj mi to i pójdziemy sobie do Secret Roomu, który mamy na 1000000% tutaj, prawda? Tylko niech wybuchnie ziomeczek. Nie ma. Taki build-up po nic, no idź ty. Wracam po moją książeczkę, ona... Myślę, że jest potencjał do tego, żeby mi to grę uratowało i to tak mega. I dostałem dwie dychy z żebraka. Wow, żebro, kasa, pieniądze ma. Dobra, w sklepie. Potato Peeler i The Battery. Bierzemy The Battery, oczywiście. Wszystkie przedmioty na ulepszanie moich ładunków zawsze są na miejscu, mile widziane. Na miejscu, mile widziane. O, Lary, dobra, bijemy Larego. Zrobimy tak, bo jeszcze nie jestem pewien co do tych Angel Dealów. Jak dropnie teraz jakiś dobry item z bossa, to omijam Devil Deale. Jak nie, to wchodzę do Devil Deale. Może tam będzie jakiś dobry itemek. To są karty. Karty mi tak nie pomagają za bardzo. I w sumie... Poczekajcie. Możemy zrobić tak. To tutaj. Daj mi to.
Klikamy spację i powoli. O! Dzięki, jestem bogaty. A i Ivybuga podniosę, żeby się nie pojawiał już, bo ostatnio jak graliśmy, to z dwa razy się pojawił pentagram i z dwa razy się pojawił hourglass. Ten do cofania czasu, więc no nie ciekawie. I czy Devil Deal? Wejdę. Duality. Okej, dobra. Worth it było. Mega worth it. I idę alternatywne chyba, no. Co mam tu innego do znalezienia? I czy ja chcę 48 Hour Energy, czy ja chcę Emperora? Chyba chcę 48 Hour Energy. Jakbym tak awaryjnie potrzebował kliknąć sobie spację i jej nie mieć. Dobra, tutaj nic ciekawego. No dobra. Jest też kolejny boss challenge room, do którego chętnie wejdę, w którym jest... Luck up, którego w sumie nie chcę. Lustro, wyczyszczę je teraz. Nie chcę mi się backtrackować, po prostu wyczyszczę je teraz. Przy okazji może zrobię ten familiar, noża. Nie żeby iść na modder była ostatnio, ale po prostu żeby go mieć. Żeby coś tam sobie bił w miarę możliwości. Przy okazji mogę odkryć sobie całe piętro tym lustrem i nie wiem w sumie po co, ale mogę to zrobić, to zrobię. Oj, kolego, nieładnie tak. Idzie sprawnie, potrzebuję tylko jakichś goofy itemów. Ciężko powiedzieć dokładnie jakich itemów, ale jakiś na pewno... Miskliknąłem Q, bo jest tu maszyna do rerollów, okej. BFF wezmę, shot speed upa czemu nie. Mom's bottle of pills i to brzmi mega ciekawie, ale nie chcę. To też nie chcę. To na pewno wezmę i lutuję dalej piętro. Nie mam już kasy na dalsze role. A może w zwykłym sklepie będzie coś po prostu lepszego. Zobaczymy. O, petrified poop. Dziękuję. Będzie dużo dropów. I jest boss, którym jest Wormwood. Nie do końca mi się to podoba, ale no dobra. Głównie dlatego, bo nie mam bomb. Ja ostatnio po prostu zbijam mu pół HP i rzucam w niego bombę. Bo często mi się go nie chce bić. Przez tą jedną fazę, że tym ogonem bije. No właśnie o tym ataku mówię, ten ogon. Nie to, że to jest trudne, po prostu kręcisz się w miejscu i tyle, ale... Dobra, umrzyj, dziękuję. Constellation Prize, damage albo range. Weźmiemy z nadzieją o damage. To nie jest damage. To nie jest damage. I jest treasure room, okej. I tutaj jeszcze jest dużo kupy. I bierzemy sobie fragment noża. Damage doubled jeszcze, bo mamy BFF-a. I dobra, spróbuję jeszcze raz rolnąć w tym jednym sklepie. Myślę, że siądzie. Jest karbatery! Dobra, jest git. Dwa razy dłuższa tarcza. Jeszcze tylko brakuje 4,5V i ja tą grę po prostu wygrałem. No i jeszcze jakiś damage, żeby się to szybko ładowało, ale no to już taki... Taka zbędna wisienka na torcie, o. Znaczy wisienka na torcie zawsze spoko, tylko mówię, że w tym przypadku niepotrzebne tak bardzo damage już. Jest Emperor, ja go wezmę. Czemu nie? I dobra, wchodzimy tutaj, mamy Marked. Nie. Karty, też nie. Ale Temperance. Z Temperance'em mogę coś fajnego ugrać. Ja to zrobię, patrzcie, tak. I stoję sobie tutaj i robię kasę. Tylko pilnować tej tarczy. Tak powoli to robić. Bo nie chcę się wywalić tak głupio. Ile pieniędzy. Ohohoho. A ja miałem na hasza iść. Jeszcze dwa curse roomy do zlutowania. No na pewno będę musiał się trochę streścić. Tak mega ruszyć się, bo boję się, że na tego hasza nie zdążę. To może być problem. A tak to będzie trzeba polegać na, nie wiem, na małej szansie, że dostanę tego tepa. No ale jak mogę odmówić maszyną do rerollowania? Come on. Tego się nie robi po prostu. Latarka może nie. O, to jest dobre. Dobrze, bierzemy. W sumie weźmiemy to, bo mam health up, orbital już oddało, 48 hour i luck up, okej. A ta pigułka to co to? Infested, no to nie potrzebuję. Zamiast tego, zbiorę sobie tą kasę tutaj, dzięki. Wejdziemy sobie do tego pokoju tutaj, użyję mojej książki. Trochę tu postoję i jest speed up. Dziękuję. I dobra, teraz lecę sobie do... Znowu tutaj i jakiś fajny roll. Broken modem. Jeszcze jumper cables i huge growth. To sobie użyję na bossie, żeby móc szybko go pokonać. Itemy siadają mega. Myślę, że jest tutaj duży potencjał na wygraną. Tylko jeszcze brakuje takiego damage'u, tych obrażeń. Dobra, umarł. Idziemy do Angel Deala. W którym jest Jesus Juice, okej. I w sumie nie potrzebuję aniołków zabijać. Nie chce mi się tego robić, biorę sobie perfection. Czy była bomba w sklepie? Była bomba w sklepie, dziękuję. Biorę też z powrotem to. I lecę na następne piętro, którym będzie... Które będą
Mańcy. Muszę naprawdę się ruszyć, jakbym chciał przespeedrunować te kopalnie już. Tylko trochę nie mam wizji na mapę, ale to trudno. O, Guppy's Collar, dobra, Guppy's Head, okej. To aż kusi już do Devil Deala trochę powchodzić, bo może oddać ten, Guppy, dostać transformację. Ale Angel Deale też mega kuszą tym, że Sacred Heart i inne takie. O, I'm drowsy, ten nie potrzebuję, I'm drowsy. Dobra, do sklepu czy mam po co wchodzić? Nie mam. Wolałbym po prostu lecieć dalej, bo nie chcę jakby z puli dostępnych przedmiotów wyrzucić ten 4,5V, bo jak ja go dostanę, to to Delirium jest free. Delirium po prostu jest za darmo. A ja sobie takiej okazji nie przepaszczę. Jest boss. Okej, okay, to można iść sobie od razu na bossa. No z Book of Shadow 40 sekund nieśmiertelności, to się nie boję. Ciągle health-upy, dajcie mi Tirzapa. Chwila, patrzcie. Bum! Jaj, ale to było śmieszne. To było dobre akurat. Ja się w ogóle nie muszę go bać. Ja mam po prostu... jestem nietykalny. Oni mi nic nie mogą zrobić. Kończyła mi się nieśmiertelność, to i tak po prostu sobie odpaliłem drugą i koniec. I dostałem w końcu jakiegoś Tears Up'a i tutaj jest Book of Revelation. To chyba jednak będziemy wchodzić do Devil Dealów, bo te Angel Deale czuję, że nie oddają. Ale dobra, idę jeszcze znaleźć mój Treasure Room. I mam 13 minut! Dobra, nie, muszę znajdować pokoje specjalne, nawet nie martwić się Secret Roomami i po prostu to skończyć. Ja się naprawdę boję, że na tego hasza nie zdążę. Jeszcze dużo pokoi przede mną, w tym jest problem. Albo wiecie co? Oleję to. Może Planetarium siądzie. Chociaż mam te... nie, dobra, olewam. Jeszcze ze sklepu mogę wejść, chwila. Bum, dobra, daj mi to, to jest spoko. To się przyda do biegania szybkiego. Może dostanę na łumbie 2 tepa do bossa i idę dalej. Naprawdę, o, jest planetarium, o, wielkomowa. To sobie wejdę do secret rooma najpierw. Może tutaj być coś fajnego. Od razu wejście do boss challenge rooma. Też spoko sprawa. To sobie wejdę, zobaczę co tutaj mamy. Słabe, idę stąd. Planetarium, sol. Okej, okay. Sol jest spoko. Dobra, biegnę po prostu jak najszybciej dalej. Co za karta? Ancient Recall. Fajne karty jakieś? O! The Empress. No dobra, weźmiemy. Wziąłem The Tower. Muszę się wrócić po Empresskę, żeby bossa szybko pokonać. Do góry. Tu jest pokój z nożem. Czy mam czas na zrobienie noża? Teoretycznie jest to mega szybkie, bo nie będę miał problemu z samym wzięciem go. Z drugiej strony zabierze mi to trochę czasu i o to się boję, więc może se odpuszczę. Jak szybko znajdę te guziki, to postaram się to na szybko wyczyścić. I kolejny health up. Gram postacią bez zdrowia, come on, gro. Ła, dobra, klikam książkę. Dostanę w kolimantla, klikam książkę i gra się znowu staje fajna. Dobrze, że wziąłem tą książkę. O, dobra, jest Curse Room. Jeden z dwóch. No ale możesz umrzeć. Ej, ziomeczek, dziękuję. Dwie skrzynki z tepem do Devil Deala, w którym jest Mom's Knife. Nie chcę. To jest free win, ale po prostu nie chcę, okej? Okay? Ten przedmiot jest nudny. W ogóle nie chcę nic mówić, ale przez przypadek wbiegłem w ognisko i książka mnie uratowała. Kery, po prostu, kery. I tyle. Tu. Traktor Beam lub Mysterious Liquid. Traktor, lubię Traktor Beama. Można z tego śmieszne synergie robić. Idę dalej, jest sklep, dobra. I raczej nóż familiar już to odpuszczę, nie chcę czasu marnować. Jest kolejna maszyna na rerolle. Plecak, dobra, bierzemy. Idę stąd od razu. Pierwszy lepszy item po prostu podnoszę. No to tak będzie chyba najlepiej. Idę tutaj od razu, bossa czyścimy. Dobrze, że mogę sobie stać tutaj. Ten boss nic mi nie może zrobić. Frajer. No umrzyj już, no. Umieraj. Kliknę książkę. Niepotrzebnie. Wejdę w Devil Deal, w którym już byłem. Dobra, biorę strzykawę, która da mi wszystko co dobre. Okej. Trzeba, jak już mówiłem, do tego hasza zdążyć. Po prostu trzeba. Od razu do bossa? Od razu do bossa. Bo to mi pokaże całą mapę i będę mógł wiedzieć, gdzie iść. Chwila. Po prostu użyję książki i w nią biegnę. No już. Umrzyj. Dziękuję. Angel Deal czy Devil Deal? Devil po Guppy'ego może? Lila Badon lub My Shadow. Nie wiem, choć Livlabadon. Progres do Conjoint, który w sumie bardzo bym chciał. I dobra, co my tu mamy? Na... nie! Jezu, jak mi serce stanęło. Wynocha, ty przeklęta maszyno. Jakie szczęście mam w tym podejściu. Jezu. Dobra, biegnę już od razu do sklepu, do secret roomu. Wszędzie po prostu biegnę, gdzie mogę. Ty wynocha, ja już zacznę wysadzać te maszyny, co mogą mnie zabić po tej jednej akcji. Ja nie chcę się bawić w takie chamstwo. Dobra, tu. Placebo. Brzmi ciekawie, ale podziękuję. Nie mam takiej dobrej pigułki, żeby sobie ją duplikować w nieskończoność. Nawet zacznę olewać te pick-upy, po prostu dobiec tam, wziąć jakiś fajny item, na przykład small rock i kończyć to. Kończyć to piętro. O, shot speedy, okej. Okay. Mogą być shot speedy. To umrzyj. Jaki ty jesteś tanki? Jezu. Dobra, tutaj. Skrzynki. Część do Guppy'ego. Dawaj.
Ostatnia skrzynka. Nie ma części do Gapiego, ale jest luck up, okej. 15 laka, dziękuję. Dajcie mi apple, bo będę mega zadowolony. Wezmę ten na środku, to jest Tiny Toma, będzie tankował, I guess. Może być. I dobra, zwijam z tego piętra. Mam 7 minut na dwa piętra i polegam mega na szczęściu tak naprawdę, że siądzie mi teleport do bossa na Łumbie 1. Łumbie 2, przepraszam. Dobra, teleport do Treasure Rooma, skorzystam od razu. Mucromycosis zbiorę. Był C-section. Nawet nie wiedziałem, że ja tutaj mam odblokowany C-section. Dobra, whatever. Mucromycosis też jest OP. Nawet nie boli, bo ostatnio za często biorę C-section i mnie trochę nudzi, więc nie ma co narzekać. Ale z nożem byłby OP. Tutaj nie ukrywajmy, jakbym wziął nóż, to by mnie bolało. Ale nie ma znaczenia. Dobra, od razu do bossa chyba. Jeszcze tylko te curse roomy bym chciał pozjedywać, one są OP też. Może po drodze się trafi, może. No sklepem się na przykład tak nie martwię, bo jeszcze na haszu będę miał. Tutaj na dół. Chyba nie będzie sklepu tu na dole. Stone chest. Ej, stone chest. Poproszę, dziękuję. Dobra, idę tu. Dobra, ja chyba zlewam resztę tych pokoi. Myślę, że tak będzie chyba najlepiej. O ile jest to... Nie, to nie jest Emperor. No dobra, no to na bossa już. Po prostu, jak najszybciej. Zacznę też tego familiara używać, on dużo bije. On jest dobry. Dobra, umarła. Bierzemy negatyw i bierzemy Devil Deala. Dobra, biorę Tears Up'a po prostu. Te deale nie oddają w ogóle. Nie podoba mi się to. Idę tutaj. Tepek do bossa. Tepek do bossa, okej. Okay. Idziemy od razu na bossa. I będę mógł sobie pozwolić trochę jeszcze piętro polutować. Właśnie po te curse roomy na przykład. Czyli zdążyłem, jest dobrze. Mogłem się jeszcze kręcić. Ale mówię, nie miałem pewności, że dostanę tepa do bossa, bo mogłem dostać jeszcze tepa do secret rooma. I to by się źle skończyło. I idę Devil Deala. Gapi! Dobrze, mamy Gapiego. Mamy całego Gapiego. I co jeszcze tutaj mam? Jeden curse room? No dobra, ciekawe. No to odwiedzę sobie ten curse room oczywiście. Nie wiem po co lutuję resztę pokoi, jak tutaj nic nie ma. Po prostu do secret rooma, do curse rooma i wynocha stąd jak najszybciej. Dobra, secret room. Dziękuję. Z niczym ciekawym trochę. Po prostu wezmę to wszystko i lecę do curse roomka. Dobra, w curse roomie. Dwa itemy, z czego oba beznadziejne. I shot speed, okej, okay. Shot speeda wezmę, biorę kartę i zwijam na hashot. Chociaż jest jeszcze boss challenge, idziemy jeszcze na boss challenge zobaczyć. Może na boss challenge coś będzie fajnego, jakiś damage up nawet. Nie, kasa, dobra, idę stąd. Nie będę marnował niepotrzebnie czasu. Może to piętro coś zmieni. Może będzie coś mega OP. No, Pisces jest fajny, nie ukrywajmy, Pisces jest spoko. I tutaj nic. Oj. Chociaż nie muszę się już śpieszyć. Chociaż tyle. Dobra, tutaj coś fajnego. Crawl space. Jest! O! Mógłbym skipnąć delirium, jakbym chciał. Ale nie chcę. Champion's belt. Chodź. Ty jesteś damage upem. Otworzę sobie jeszcze resztę rzeczy i pobawię się tym żebraczkiem od kluczy. Może on da coś fajnego. Tylko najpierw to pootwierać, otworzyć to. Dostać charged baby. Dobrze. Zbiorę resztę tych rzeczy wszystkich. Dobra i pobawić się tym żebrakiem jeszcze. Żebraczek na pewno odda, bo mam dużo tych kluczy. Tylko żeby przypadkiem nie zejść niżej, bo to będzie strzał w kolano. Dobra, daj coś fajnego. Dobra, to od razu otwierać złote skrzynki, żebym miał później jak to zrobić. Kolejne shot speedy same. No dobra, niech będą. Mam dwa shot speeda. Czy coś mi to pomoże? Prawdopodobnie nie, ale fajnie wygląda, no to czemu nie? Muszę mieć na uwadze, że mogę trzymać swój dystans. No mogę stąd go strzelać nawet. Mam chyba range na całą mapę, więc muszę tego pilnować. I Gapi mnie tu wykeruje mega. Te muchy tego Gapiego, one są po prostu przemocarne. Dwukroć moich obrażeń po prostu tak o za darmo, to jest... Mega dobre. Tu jeszcze nie zapominajmy Broken Modem, który trywializuje tą całą walkę. A jeszcze karty powinienem użyć. Właśnie, właśnie. Dobra. To w sumie jak tak bije hasza, to mogę wam opowiedzieć. W nocy, nie? Stwierdziłem, a wymienię sobie pastę w komputerze, nie? Tam w karcie graficznej sobie wymieniłem i w procesorze. No lepiej chłodzi ogólnie, tylko że miałem kilka komplikacji powiedzmy. Mianowicie, jak próbowałem wymienić, no to poszło wszystko smooth, jakby robiłem to pierwszy raz w życiu, ale no ogarniałem jakby jak się dokopać do karty graficznej, jak się dokopać do procesora, tak dalej, jak to wymienić, wszystko, żeby było dobrze. No i to zrobiłem. I podłączam kompa do prądu, nie działa. Ja takie, o Boże, nie działa. Dobra, odłączyłem wszystko z powrotem, patrzę, czy wszystko jest git, czy ta pasta się gdzieś nie wylała, czy coś zapomniałem podłączyć, no wszystko było na miejscu. Nic nie było popsute, nic nie było rozlane, pasta była idealnie po prostu, nigdy w życiu lepszej pasty nie widziałem. Podłączam go z powrotem, dalej nie działa. Ja już trochę taki zmartwiony, bo to ja mam drogi sprzęt. Nie to, że chcesz się chwalić, tylko po prostu zmartwiony byłem. I tak sobie myślę, dobra,
podłączę go z powrotem, zobaczę jutro. Bo często u mnie jest tak, że rzeczy się same naprawiają, bo tak, nie wiem czemu. Oj, dobra, klikam książkę już. Dostałem damage, skupię się. Dobra, nie muszę. Dokończając, rzeczy mi się w domu same naprawiają i zobaczę jutro. No i to wyłączyłem go, podłączyłem do prądu, myszka, klawiaturę, wszystko podłączyłem. I nagle sam się włączył, tak o. O, secret room, dzięki. Z maszyną do rerollów. Lutujemy całe piętro, może dostaniemy do stars. No i skończyło się na tym, że się sam włączył i ogólnie to spoko. I jednak bije dość sporo. O, jest progres do conjoint, chętnie wezmę. I chyba ten zaznaczony boss room to jest delirium. Więc mogę sobie na chillku lutować piętro i tam se pójść pod koniec, okej. Okay. Czyli rzadki Yarim moment, gdzie lutuję całego voida. Dobra, tu. To jest Skrolex, okej. Okay. Ja się boję, że się mylę z tym bossem dalej. Może być problem. O, Lil Chest, okej. Okay. Tu może być delirium. Nie ma, okej. Okay. Może mam rację, nie wiem. Zobaczymy. I jest damage up, dziękuję. Okej, okay, tu będzie delirium jak nic. Nieważne. Ohohohoho. Divorce Papers, okej. Okay. To mam 8 już tiersów, okej. Okay. To już jest naprawdę dobry znak, bo DPS mam już teraz z kosmosu. No i jeszcze mam D6, nie? Po prostu się tak trafiła. Chętnie. Powinienem rolować po familiara. To brzmi absurdalnie, ale conjoint plus tractor beam. No i I'm drowsy. Ej, weźmiemy. Dobra, to się przyda na delirium. I jakby jak uda mi się dostać jeszcze jednego familiara, to naprawdę będzie sieka po prostu. Będzie sieka i koniec. Dobra, ja naprawdę strzelam, że ten zaznaczony boss room to jest delirium, więc po prostu będę wchodził gdziekolwiek. Myślę, że to jest dobry plan. I kolejna I'm drowsy, okej. Okay. No jak się trafi szybciej, to trafi się szybciej. Tyle, no zabiję sobie go od razu. Bo ja już myślę, że DPS na niego mam, więc nie mam się czego bać. O Jezu, chwila. Nie mam piercingu. Ci się jeszcze leczą. Dobrze, że mam tego familiara. Bardzo dobrze, że mogę na spokojnie tego używać, żeby pokonywać takich niefajnych przeciwników. Dobra. Ty nie żyjesz. Ty nie jesteś familiarem. Ty nie jesteś familiarem. Okej, okay, będę rolował sobie do familiara. Nie dostanę. Luck up. O. Dziękuję, 16 laka. A tu jest I'm drowsy, to I'm drowsy mnie nie interesuje. Lecę clearować dalej. Tylko jeszcze gdzieś właśnie bateria leży w secret roomie, to na pewno sobie z niej skorzystam. Dobra, wyczyszczę sobie tą drogę do delirium samego. O, jest ten item do rolowania, I guess. Czy rolować ten, bo chyba nie ma znaczenia, co będę rolował. Czuję, że większa szansa na familiara jest właśnie tutaj. Tearsy mnie nie interesują już, mam maxa. Lock up! I teleskop lens, który mnie nie interesuje, sobie go odsunę od razu, żeby mi nie przeszkadzał, jak będę backtrackował. Shot speed kolejny. Dobrze. 2,3 shot speeda. Okej, będę sobie jeszcze ładunki zbierał tutaj po drodze. Tu mogę sobie bossa wyczyścić. Jest to The Lamb. Przestań strzelać. Dziękuję. To jest Cutdown Ninetales, ja to po prostu wezmę. Jeszcze więcej shot speeda i wezmę ten safety pin. Safety cup, bo da mi to więcej pigu. A ja piguły mam same dobre i te piguły mogą naprawdę mega oddać. Szczególnie jak dostaję kolejnego lakapa i dostaję Pretty Fly'a, okej. Okay. It's all coming together. Jeszcze charge za zabijanie przeciwników w ogóle, to jest świetne. To mega pomaga ładować tą kostkę. I dobra, idę rolować ten item w tym pokoju, co on tam został. I mam 20 laka, ja mam perfection za darmo. Jak się pozbędę perfection, to i tak będę miał 10, więc spoko. Eyesore, bierzemy. To chyba działa. Nie działa z traktor beamem. Myślałem, że działa. Ale i tak śmiesznie wygląda. Więc czemu nie? Piguła, health up. Niestety gram postacią bez zdrowia. Extension cord. To jest takie se. Tutaj, co to jest za pokój? Wysadzę to wszystko raczej. Może piguły jakieś dropną? Nie? No, szkoda. Dobra, to zostało mi to do wyczyszczenia. Dajcie mi familiara. Ja tylko familiara chcę jednego. Może być Sister Magii, może być Acid Baby, może być wszystko, tylko familiar. Kolejny luck up, wezmę dla zasady. Dobra, wracam się do tego boss rooma, co on tam został mi do wyczyszczenia. Znaczy do wyczyszczenia, do rolowania. Tylko jeszcze odsunę ten trinket stąd, dziękuję. Familiar, familiar. Nie. Wiem, że damage up jest fajny, ale czuję, że lepszy jest właśnie familiar, bo mogę mieć albo 3 tiersy w jednym, albo plus 1 damage. Wybór jest chyba prosty. Jest kolejny boss room. Chodzimy raczej. O, 24 hour energy. Teraz wejdę. To jest cage, okej, okay, to dobrze. To użyję sobie tutaj 24 hour energy. Chociaż Loki's horns. To brzmi fajnie. Okej, okay. To biorę z powrotem I'm drowsy i clearuję dalej te pozostałe bossy. Luck up. Kolejny luck up. Dużo tego lucka. Jest delirium, okej, okay, używam I'm drowsy, żeby go tak łatwiej pokonać. Planujesz wyjść, kolega? Okej, okay, dziękuję. Siedź w tej formie, po prostu siedź w tej formie. Dobra, myślę, że dostał dość sporo obrażeń. Dobra, I'm drowsy keruje, mega. Oprócz mojego całego rana to I'm drowsy... Co on robi? Co on robi? Co on robi? Co to było? Co to było? Przepraszam? Jest I'm drowsy, jest szybszy
niż normalnie. Okej, okay, adwersaria, wolę jeszcze raz. Tu mam jeszcze charge'a, charge baby carry. Jakby dowiedział, że mi shield znika, to sobie kliknę jeszcze raz. Nienawidzę cię, umrzyj po prostu. Nie zakończysz mojego streaka, rozumiesz? Nie zakończysz go, po prostu zdechnij. To jest twoje jedyne zadanie. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Kurde, shield mi się kończy. Shield mi się skończył. Umarł. Mamy to. Jezu, jakie to było close. Jezusie. Jeszcze luck up na koniec, dziękuję. Serce mi wali niesamowicie, jak mi się ten shield skończył, trzeci. Piszemy w komentarzach serduszko dla Book of Shadows. Naprawdę, tyle tylko mogę powiedzieć, bo... Książka Kerry po prostu, książka Kerry. A ja wam dziękuję za obejrzenie, za wysłuchanie, za uwagę i... Strzała.